Czy widzieliście kiedyś coś podobnego? Czyż nie jest piękna? A wcale tak bardzo się nie postarał. Łatwo znalazłaby kupca. Powiecie może, nikt jeszcze nie dorobił się, sprzedając rękodzieło. Ale kto powiedział, że pragnę bogactwa? Chciałabym tylko mieć czym nakarmić moich synów. O której to się przychodzi? Chciałbym, aby moi uczniowie uczyli się tak szybko jak ona. Zamiast robić mi awanturę, ona zadaje prawdziwie sokratyczne pytania. Zamiast odpowiedzieć na pytanie, gadasz do swojego koleżki. Mów do mnie! Zdaje się, że nadchodzi burza. Czy ty mnie w ogóle słyszysz? To prawdziwa zołza. Naprawdę, mi ciebie żal. Bez potrzeby. Dobre żony czynią swych mężów szczęśliwymi. Ale to te złe czynią z nich filozofów. Wściekła żona czyni filozofa. Wręcz przeciwnie. To filozofowie przyczyniają się do złości żon. Po burzy należało spodziewać się deszczu. Nareszcie w domu! Uwierzycie, czego się dowiedziałem? Nie jestem pewien, czy w ogóle chcę o tym słyszeć. Przede wszystkim, czy sprawdziłeś, czy to prawda? Z całą pewnością. Wracam z Delf i przynoszę wieści wprost od wyroczni. Doskonale! Jednakże, czy są one użyteczne? To zależy. Myślę, że będą użyteczne dla wszystkich, którzy chcieliby zostać twoimi uczniami. Wybornie. Jeszcze jedno pytanie. Czy są one dobre? Bez wątpienia. A teraz wysłuchasz mnie wreszcie? Zamieniam się w słuch. Nareszcie. Jak mówiłem, byłem w Delfach, aby zapytać Apolina, czy jest ktokolwiek mądrzejszy od Sokratesa. Wyrocznia stwierdziła, że nie ma mądrzejszego ani jednego. Nigdy nie myślałem o sobie jako o mądrym człowieku. W Atenach nie brakuje ludzi powszechnie uznawanych za zdolnych i mądrych. Jednak Apollo nie może się mylić. To nie licuje z jego godnością. To może pójdź i porozmawiaj z tymi ludźmi. Wtedy sprawdzisz, czy zasługują oni na mianę mędrców. Nie myśl sobie, że możesz mi nie płacić za nauczanie! Nie pamiętasz? W umowie był warunek, że zapłacę po wygraniu pierwszej sprawy. Ale to nigdy się nie stanie, ponieważ nie mam zamiaru zostawać prawnikiem. Nie będzie ani pierwszej, ani żadnej sprawy. Otóż będzie! Zamierzam cię pozwać! Na jakiej podstawie? Nie zrobiłem niczego złego. Nic złego się nie stało. W takim razie z całą pewnością wygrasz. Wtedy spełni się warunek naszej umowy i będziesz musiał zapłacić. A jeśli jednak przegram? Wtedy zapłacisz zgodnie z decyzją sądu. Jak widzisz, w obu przypadkach odzyskam moje pieniądze. Wręcz przeciwnie. Jeśli przegram, to nie spełni się warunek i nie będę musiał zapłacić. Jeśli jednak wygram, to decyzja sądu przesądzi, że nie muszę płacić. Przepraszam, że przeszkadzam, ale chciałbym zadać pytania. Chętniej posłuchalibyśmy kogoś, kto zna odpowiedź. Najpierw trzeba zadać właściwe pytania. A odpowiedź przyjdzie w swoim czasie. Na jakiej podstawie orzeka sąd? Z zasad słuszności i sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość! Sprawiedliwość i prawo! Słuszność i sprawiedliwość! Czy
Czy jest zatem możliwe, aby dwa sprzeczne wyroki były sprawiedliwe? Czy sąd może się mylić? Żadną miarą! To właśnie po sprawiedliwość idzie się do sądu. Nie możesz się mylić żadną miarą! Po co zatem rozważać dwie sprzeczne decyzje? A zresztą, przyszedłem tutaj w poszukiwaniu prawdziwego mędrca. Chociaż nie powinno kwestionować się słów wyroczni. W całych Atenach nie ma większego mędrca niż nasz mistrz. Czyż nie jest godnym człowieka poszukiwać mądrości? Nie ma nic godniejszego. Przypuszczam więc, że i ty jej poszukujesz. Twoje przypuszczenie jest słuszne. Spokojnie. Pomyślmy. Czego szukają ludzie głodni? Szukają czegoś do jedzenia. A spragnieni? Poszukują wody. A biedni? Chcą być zamożni. Czego więc poszukują ludzie? Tego, co już mają, czy też tego, czego im brakuje? Czyż to nieoczywiste? Każdy pragnie tego, czego mu brakuje. Każdy pragnie, czego mu brak, czego mu brakuje. Każdy pragnie, czego mu brak, czego mu brakuje. Nie powiedziałeś przypadkiem, że poszukujesz mądrości, czy też ją posiada? Być może to jest wreszcie ktoś, kogo warto słuchać. Nauczysz mnie zdobywać mądrość? Dotąd myślałem, że mądrych ludzi jest bardzo mało. Teraz widzę, że nie ma żadnych. Wyrocznia miała słuszność. Nie powiedziała przecież, że jestem mędrcem. Tylko, że nie ma nikogo mędrszego ode mnie. To co ja mam teraz zrobić? Wyprowadzisz mnie z mroków głupoty i ignorancji? Jedyne, co mogę zrobić, to podważać wszystko, co twierdzisz. Będziesz musiał sam dojść do odpowiedzi. Zawsze chciałem być muzykiem. Teraz chcę być kimś takim jak ty. Zaprawdę! Nie chciałbym być kimś takim jak ja! Pędziłbym szczęśliwy żywot i czynił szczęśliwymi tych, których kocham. Więc co czyni cię takim, jakim jesteś? To wie, złośliwi bogowie, wewnętrzny głos, potężny duch, coś, co popycha mnie, aby wtrącać się w wywody ludzi, kwestionować to, co mówią, zmuszać ich do myślenia. Czy ty chciałbyś być kimś takim? Kto chciałby takim być? Sądzę, że ludzie szanują takich jak ty. Sam chciałbym się cieszyć ludzkim szacunkiem. I gotów jestem za to zapłacić. Czyż to nie czysta ironia? Ech, filozofio, zmuszasz mnie do robienia czegoś, co przyniesie mi nieszczęście, podczas gdy ten młody człowiek z chęcią zapłaci. Zarobienie tego samego, zaś jego najlepszy uczeń zbije fortunę na uczeniu syna naszego przyszłego pogromcy. Protagoras odmówił płacenia podatku. Twierdzi, że przejąłeś cały jego interes. Jeśli tak jest istotnie, obywatelu, musisz odprowadzić podatek. Nie mogę zapłacić z rozlicznych powodów. Takich jak? Najmniej istotny z nich ma na imię brak pieniędzy. Cóż może być bardziej istotne od tego? To, że państwo jest mi winne. W takim razie to państwo powinno płacić mi, a nie ja państwu. Nie rozumiem, o czym mówisz, obywatelu. Czy jesteś świadom celu, na który przeznaczane są pieniądze, które zbierasz? Celem tym jest zapewnienie bezpieczeństwa, stabilizacji i dobrobytu państwa. Poziom moralny obywateli jest gwarantem bezpieczeństwa państwa, nieprawdaż? Z pewnością. Liczy się tylko moralność! Jaki więc byłby najlepszy pożytek z publicznych funduszy? Czyżby nie było to płacenie za solidną edukację,
zamiast za udział w bezsensownych zgromadzeniach, gdzie nikt nie ma nic do powiedzenia? Niewykluczone, aczkolwiek moim obowiązkiem jest napełnianie państwowego skarbca, co obywatele pańskiego pokroju znacznie utrudniają. Żegnam. Zaczekaj! Nie zaprzeczysz przecież, że najlepszym pożytkiem dla państwa będzie płacenie mi za zaczepianie ludzi. Dokąd tak śpiesznie biegniesz? Byle dalej stąd. A co cię tak przeraziło? Nie co? A kto? O bogowie! Kto w takim razie? Sokrates i jego podchwytliwe pytania. Niech zgadnę. Odmówił zapłacenia podatku. Odmówił? Odmówił? Jeszcze chwila i przekonałby mnie, że to ja powinienem zapłacić jemu. Poborca podatkowy, zmanipulowany do tego stopnia, żeby płacił obywatelowi? Nie do wiary. Sam bym w to nie uwierzył, gdybym nie spotkał Sokratesa dziś rano. Coś musimy z nim zrobić. Nie wiem, mów, ty podobno jesteś mędrcem. Też tak myślałem, dopóki Sokrates nie udowodnił mi, że nie jestem. Zemsta na wroga! Dlaczego by się tak na nim nie zemścić? Ponieważ to byłoby niemoralne? Wy, filozofowie, czy wy wszystko musicie brać dosłownie? Wszystko, co ma wartość logiczną. To było pytanie retoryczne, co nie zmienia faktu. Musimy pozbyć się Sokratesa. Zmieszać go z błotem. Zabić. Jeśli pozwiemy Sokratesa, to on przekona sędziów o swojej niewinności równie łatwo, jak przekonał ciebie, że nie musi płacić podatków. Potrzebujemy innej strategii. Kogoś, kto poruszy emocje sędziów, kto wzbudzi gniew i skieruje go przeciwko Sokratesowi tak, że nie będą chcieli słuchać jego argumentu. To jest myśl. Poeta Kalimera. Masz momencik? Potrzebujemy pomocy. Kalimera, czym mogę służyć? Chcemy pozwać Sokratesa, ale do tego trzeba nam twoich oratorskich zdolności. Czemu miałbym go oskarżać? Dobrze zapłacimy. Ja już jestem bogaty. Nie potrzebuję waszych splamionych krwią pieniędzy. Obejdzie się. Wydatków mamy wystarczająco. Każdy pragnie, czego mu brak, czego mu brakuje. Każdy pragnie, czego mu brak, czego mu brakuje. Jak powiedział Sokrates dziś rano, każdy pragnie tego, czego mu brakuje. Poeci szukają sławy, nieprawdaż? Twoje wiersze mogą zostać zapomniane, ale ty z pewnością zostaniesz zapamiętany jako oskarżyciel Sokratesa. Nie chciałbyś być sławny? Chciałeś powiedzieć niesławny. Taka sława jest zdecydowanie trwalsza. W Efezie niedawno narodziło się dziecię, które tego dowiedzie. Nie byłbym taki pewien. Tak czy owak, żyjemy w nudnych czasach. Warto by się rozerwać. Zobaczymy się w sądzie. Okoliczności. Z
spotkać kapłana, samemu będąc oskarżonym o bezbożnictwo. A o co ty jesteś oskarżony? Co? Wręcz przeciwnie. To ja zamierzam oskarżyć mego ojca o spowodowanie śmierci. Sądzę, że jesteśmy winni naszym rodzicom szacunek i miłość. Ale może mógłbyś nauczyć mnie, jak podobać się Bogom? Czym jest pobożność? Czyn pobożny to taki, który podoba się Bogom. Doprawdy, twój zamiar ukarania swojego ojca spodobałby się z pewnością Zeusowi. Kronos miałby już raczej mieszane uczucia. Za to Uranos byłby co najmniej zniesmaczony. Wiem już, do czego zmierzasz. Chciałem powiedzieć, czyn pobożny to taki, który podoba się wszystkim Bogom. Skoro tak stawiasz sprawę, to pozwól, że zapytam cię o jeszcze jedno. Czy masz jakiś ulubiony napój? Najwyżej cenię dojrzałe wino z odrobiną źródlanej wody. Wielu ludzi ma takie upodobania, ale co sprawia, że ten napój jest tak smaczny? Bogaty bukiet wina oraz świeży chłód źródlanej wody. Sam nie wyraziłbym tego lepiej. A więc napój jest tak smaczny z powodu wymienionych przez ciebie własności, a nie dlatego, że smakuje tobie i wielu innym? Tak sądzę. A więc ludzie chętnie piją wino zmieszane z wodą, dlatego że to dobry napój, a nie odwrotnie. Analogicznie, Bogom podobają się pewne czyny, ponieważ są pobożne, a nie odwrotnie. Skoroś taki mądry, to nie udawaj, że to ja mam ciebie uczyć. Poczekaj! A myślałem, że kapłan będzie zainteresowany znalezieniem rozwiązania ważnej kwestii religijnej. Nie bądź taki mądry! Nie bądź taki mądry! Proszę przedstawić akt oskarżenia. Sokrates dopuścił się ciężkiego przestępstwa, odrzucając urzędowo zatwierdzonych bogów, wprowadzając w ich miejsce jakieś duchy i demoralizując młodzież. Żądam wyroku śmierci. Cóż za elokwencja. Chyba jednak trzeba było mu coś zapłacić. Ciesz się, że niczego nie straciliśmy. Meletus oskarża mnie o bezbożność, a jednocześnie twierdzi, że wprowadzam nowe duchy. Chciałbym zapytać, czy można mówić o sprawach ludzkich, twierdząc, że nie ma żadnych ludzi? Nie. Nie można. A więc tak samo nie można mówić o sprawach duchowych, jeśli nie ma żadnych bogów. Meletus, oskarżając mnie o wprowadzanie nowych duchów, musi sam zakładać, że wierzę w bogów. Potem oskarża mnie o psucie młodzieży. Z całym szacunkiem. Od kiedy Meletus w ogóle zajmuje się wychowaniem? Obchodzi cię to? Obchodzi cię? Naprawdę obchodzi? Naprawdę obchodzi cię? Edukacja? Gdybym miał syna, zapewniłbym mu najlepszą edukację, na jaką mnie stać. Czyli orientujesz się w cenach lekcji. Ciekawe. Wśród sędziów widzę, o, Kaliasa, który płaci Ewenusowi za nauczanie swych synów. Kaliasie, czy mógłbyś zapisać na tabliczce, ile kosztuje cię jedna lekcja, ale tak, żeby nikt nie widział? Mógłbym, ale w jakim celu? Meletus i ja uczynimy podobnie. A potem sprawdzimy, czy Meletus wie coś o edukacji. Możemy tak zrobić. Gotowi? Za chwilę wszystko będzie jasne. Czcigodni Ateńczycy! Widzicie teraz, kto ma jakiekolwiek pojęcie o edukacji. Meletus postawił mnie tu przed sądem, twierdząc, że niepokoją go sprawy, o które w istocie w ogóle nie dbam. Meletusie, powiedz no mi,
Nieprawdaż tobie najbardziej zależy, aby młodzież była jak najlepsza? Tak jest. Skoro odkryłeś, kto ich psuje, czyli jak twierdzisz ja, to powiedz, kto ich w takim razie naprawia? Kto naprawia ich? Prawa. Ależ, mój drogi, ja się nie o to pytam, tylko o to, kto zna te prawa. Ci oto, Sokratesie, sędziowie. Tak mówisz, Meletusie. Ci tutaj potrafią młodych ludzi wychowywać i naprawiają ich? Oczywiście. Kto naprawia ich? A ci tutaj słuchacze naprawiają czy nie? I słuchacze także. Wszyscy czy tylko niektórzy? Wszyscy. A cóż, członkowie Wielkiej Rady? I członkowie Rady. A ci z Walnego Zgromadzenia? Oni także naprawiają ich wszyscy? Ci także. Kto naprawia ich? No to chyba wszyscy Ateńczycy doskonalą młodzież. Tylko ja nie. Ja tylko jeden psuję. Zapytam jeszcze moich oskarżycieli. Nieprawdaż lepiej jest mieszkać wśród obywateli dzielnych niż w społeczeństwie złych ludzi? Odpowiadajcie! Przecież o nic trudnego nie pytam. Nieprawdaż, że źli ludzie zawsze czynią coś złego tym, którzy najbliżej z nimi obcują, a dobrzy coś dobrego? Z pewnością. A proszę cię, ty mnie tutaj przed sąd ciągniesz dlatego, że psuję młodzież i wyrabiam złych ludzi umyślnie czy nieumyślnie? Oczywiście, że umyślnie. Twierdzisz więc, że do tego stopnia zgłupiałem, że i tego już nie pojmuję, że jeśli kogoś w swym otoczeniu złym człowiekiem zrobię, mogę później sam doznać czegoś złego z jego strony. I takie straszne zło popełniam umyślnie, w to ja ci nie uwierzę, Anytusie. A myślę, że nikt inny, więc albo nie psuję, albo psuję nieumyślnie. A zatem ty w obu przypadkach kłamiesz. W każdym przypadku kłamiesz! Czy oskarżenie ma jeszcze coś do dodania? Wnosimy o wydanie wyroku! A oskarżony? Myślę, że powinienem was ostrzec. Każdy ma swoją rolę do odegrania w społeczeństwie. Mam ją i ja. Ateny to wspaniałe miasto, lecz są jak silny, lecz leniwy koń, który do biegu podrywa się tylko wtedy, gdy dokuczy mu gies. Bogowie przeznaczyli mnie do grania roli gza, kąsającego społeczeństwo. Jeśli mnie na śmierć skażecie, bogowie ześlą wam kogo innego. Kogoś, kogo z pewnością nie polubicie. Kogoś, kto będzie chodził po zatłoczonych ulicach, szukając człowieka, jakby nie było tam żywej duszy. Szukam człowieka. To przechodzi wszelkie pojęcie, że my jesteśmy jak leniwe konie. A co robi taki koń, gdy gies go ukoli? Jednym ruchem ogona zabija uciążliwca. Sokratesie, twoja metafora najlepiej świadczy o tym, że świadom byłeś ryzyka, jakie podjąłeś kąsając społeczeństwo. Czas ponieść konsekwencje. Jestem za karą śmierci. Ja także. Tak! Wnosimy ogłoszenie wyroku. Po rozpoznaniu sprawy przeciwko Sokratesowi, oskarżonemu o zatruwanie umysłów młodzieży, sąd w Atenach uznaje go za winnego zarzucanego czynu i za to skazuje go na karę śmierci poprzez wypicie cykuty. Poczekajcie. Nie możemy teraz wykonać wyroku. Statek wiozący ofiary właśnie wyruszył do Delos. Nie możemy nikogo zabić, nim statek nie powróci. To było niewybaczalne świętokradztwo. Więzić skazanego. Będzie więzień oczekiwał na powrót statku, a wtedy wypije kielich cyków. Nie możecie zabić go, aż powróci statek. To wywoła go. Zabić go, aż powróci statek tu, to wywoła Bogu gniew, wściągnął se na nasz kraj.
Do usług, szanowny panie. Proszę się nie spieszyć. On wciąż jeszcze śpi. Naprawdę? Statek z Delos powróci na ten moment, a on śpi snem sprawiedliwego. Sam wolałbym pozostać w objęciach Morfeusza, ale ktoś musi działać. Ateny bez Sokratesa nigdy nie będą już takie same. Skąd odwiedziny o tak wczesnej porze? I jakim cudem puścili cię tu strażnicy? Dałem jednemu z nich dobrze zrobić. Słuchaj, mogę cię stąd wydostać, ale musisz się natychmiast zdecydować. Statek zawinie dzisiaj do portu i jutro nie będziesz miał możliwości decydować o czymkolwiek. Nie zawinie, a miałem sen, którego na szczęście pomimo swoich hałaśliwych poczynań nie udało ci się przerwać. Widziałem piękną, wręcz boską kobietę odzianą w białe szaty, która powiedziała: przyjdziesz trzeciego dnia do Słodkiej Wtyli. Niewielka różnica. Jeśli się stąd nie wydobędę, nie tylko stracę przyjaciela, ale zasłużę na niechlubną opinię człowieka, który bardziej ceni pieniądze niż przyjaciół. Po co mielibyśmy przejmować się opinią tłumu? Ludzie zasługujący na szacunek będą wierzyli, że wszystko odbyło się tak, jak w rzeczywistości. Twoi wrogowie będą prześladować mnie i twoich przyjaciół? Obawiam się, ale nawet gdybym był o was spokojny, i tak zostałbym i poddał się wyrokowi. Nie obawię się, że ucieczka zmusi cię do życia do wygnania. Gdziekolwiek pójdziesz, ludzie przywitają cię z radością. A jeśli się poddasz, osierocisz swoich synów, którzy zasługują na to, abyś ty ich wychował i pouczył. Wiesz, że zawsze chętnie zmieniam zdanie, gdy tylko ktoś przedstawi mocne argumenty, które poddane rozwadze przeważają nad innymi. Przedstawiłem swoje racje. Jakie są twoje? Słuchaj, zostałem skazany zgodnie z prawami Aten. Jeśli ucieknę, złamię te prawa. Te same prawa, dzięki którym mój ojciec poślubił moją matkę, które dały mi solidną edukację w dziedzinie sztuki, jak i sportu, a na koniec uczyniły ze mnie szanowanego obywatela. Wykorzystanie tych praw do niesprawiedliwego skazania ciebie było jeszcze większym pogwałceniem. Czy mamy odpłacać niesprawiedliwością za niesprawiedliwość, czy też stronić od wszelkiej niesprawiedliwości? Tak jak zgodziliśmy się wiele lat temu. Zgodziliśmy się? Powinienem był się spodziewać, że nikt cię nie przekona. A i tak jestem przekonany, że trzeba działać. I to szybko. Wziąłeś ode mnie pieniądze! Oddałbym ci, gdybyś przeżył. Czy nie ustaliliśmy przypadkiem, że niesprawiedliwością jest odpłacanie krzywdą za krzywdę? Niesprawiedliwemu wyrokowi. Zamiast opuścić to więzienie, wolisz opuścić nas? Gdyby wyrok był sprawiedliwy, czułabyś się lepiej. Wiesz, że nie o to pytam. Wiem. Moglibyśmy spędzić resztę mego życia na wygnaniu i wychowywać naszych synów. Ale jaki dałbym im przykład, łamiąc w ten sposób prawa naszej ojczyzny? Jakimi ludźmi by przez to zostali? Bardzo dobrymi.
A jakimi ludźmi zostaną wychowani przez samotną matkę? Otoczeni ludźmi, którzy z nienawiści zabili ich ojca! Poddam się prawom, ponieważ są sprawiedliwe. Nawet jeśli moi uczniowie zostawią ciebie i chłopców samych sobie, w co wątpię, prawo ateńskie zawsze będzie wspierać wdowy i sieroty. Dlatego jestem o was spokojny. Nie potrzebuję i nie chcę ich wsparcia. O siebie potrafię sama zadbać, ale potrzebuję ciebie, twojego irytującego zwyczaju zadawania dziwnych pytań i naszych kłótni o sprawy, które w ogóle cię nie obchodzą. To dziwne. Acz miły widok widzieć cię w tak doskonałym humorze. Zawsze wam mówiłem, że należy cieszyć się małymi przyjemnościami. Kiedyś dokuczała mi noga, ale teraz nic mi nie dolega. Za to jutro nie będę już odczuwał żadnego bólu. Śmierć, śmierć, śmierć! Uwalnia od cierpienia. Z tego, co mówisz, wynika, że samobójstwo jest lekarstwem na wszelkie problemy. Wręcz przeciwnie. Należymy do bogów, więc to od nich zależy uwalnianie nas od cierpienia. Skoro życie jest cierpieniem, a śmierć wyzwoleniem od niego, to dlaczego ludzie boją się umierać? Nie wszyscy, ale ci, którzy boją się tego, co nieznane. Ty zaś sprawiasz wrażenie takiego, który wie, czego się spodziewać. Wiem tylko, że nasze dusze są niezniszczalne. I że dobre będą nagrodzone, podczas gdy złe będą ukarane. Dusze złych ludzi otrzymają ciała wilków i jastrzębi, ponieważ za życia zabijali i kradli. W życiu nie słyszałem podobnych głupstw. Bardzo proszę, nie przypisuj mi swoich dziwnych pomysłów. To dusza kształtuje ciało, więc wilk z ludzką duszą i tak zmieniłby się w końcu w człowieka. Spokojnie. Nie przyszliśmy się tutaj z tobą spierać, tylko dodać ci otuchy. Ale jeśli masz przetrwać dla potomności, to tylko w moich dialogach, a nie w tych kilku wierszykach, które sam napisałeś. Dziękuję bardzo. Wcale nie odpowiada mi bycie zapamiętałym jako zniewieściały staruszek, zalewający się łzami na widok liry, bo widział kiedyś chłopca, który na niej grał. Co ludzie by o mnie pomyśleli? Od kiedy przejmujemy się opinią ludzi? Nigdy nie dbaj o tłumów wrzask. Wcale się nie przejmujemy. Biedne dusze, złodziei i zabójców nie są chwilowo naszym zmartwieniem. Twoja dusza z pewnością nie zostanie zniszczona ani ukarana. Po prostu cieszmy się tą chwilą. Nie ma powodów do rozpaczy. Jak wy możecie się tak oszukiwać? Nie pamiętacie słów Achillesa? Wolałbym do dzierżawcy iść pod biedną strzechę na parobka i w roli grzebać ciężkim znojem, niż tu panować nad tych cieniów marnych rojem. Nie ma nic cenniejszego niż samo życie! Czy cokolwiek nad życiem masz? Czy mogę uczynić ofiarę dla bogów? Przygotowaliśmy tylko tyle, ile potrzeba. Jesteśmy Asklepiosowi winni koguta. Pamiętajcie o tej ofierze dla niego. Jak to szło, przyjacielu? Każdy człowiek jest śmiertelny. Sokrates jest człowiekiem, więc Sokrates jest śmiertelny! Thank you.
Dalej.